Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tym razem zaprosimy wraz z dr Sylwią Frach, którą witam w naszym kinowym studiu, na kolejny seans Kina Konesera. Pan Dariusz Romanowski przedstawił dwa filmy z tego cyklu w tym miesiącu. Czas na bardzo dobre zakończenie, bo tam mieliśmy oscarowe filmy, teraz nagradzany film, mowa o filmie Blisko, ale właśnie to słowo blisko tak mnie w języku oryginalnym filmu zaciekawiło. Bliskie czy zamknięte? Bo poza zamkniętość ten film się później wymyka, pani doktor. To zacznijmy od tej lingwistycznej strony, close. Tak, Lucas Dont, bo o nim mowa, jest reżyserem młodym, utalentowanym, bardzo utalentowanym belgijskim reżyserem i reżyser jest rzeczywiście blisko swoich bohaterów. Także reżyser jest blisko swoich bohaterów, ale również jego bohaterowie są blisko widza. Oni wręcz przeszywają widza swoim wzrokiem. I mamy tutaj opowieść, historię dwóch 13-letnich chłopców, których wiąże niezwykła przyjaźń. Oni są rzeczywiście bardzo blisko siebie, to takie, powiedziałabym, papuszki nierozłączki. I w nowej szkole, ponieważ rozpoczyna się rok szkolny i oni trafiają do nowej szkoły, ta ich relacja bardzo bliska zaczyna budzić podejrzenie. Czy nie są właśnie jak na chłopców zbyt blisko? Proszę pani, doceniony, nagrodzony, choć pamiętam, jak Tomasz Raczek w swojej recenzji napisał, zacytuję tu państwu, żeby też się nie pomylić, pieśń o wrażliwości zagrana na instrumentach z drukarki laserowej 3D. Jest pięknie, jest poruszająco i refleksyjnie, ale to patchwork uszyty u psychologa. Co pani na taką recenzję? Tak, wróćmy do nagród. Rzeczywiście film Blisko otrzymał zarówno Grand Prix na festiwalu filmowym w Cannes, jak również nominację do Oscara. I tutaj określenie patchwork uszyty u psychologa z całą pewnością odnosi się do tego, że film porusza wiele tematów związanych zarówno z psychiką, jak i z emocjami, a doskonale wiemy, że te tematy wymagają wiele czasu, dużo skupienia, aby zostać przepracowane, omówione, czy też odpowiednio zinterpretowane. Ale belgijski reżyser, on nam tutaj zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię, jaką jest model wychowania chłopców w patriarchalnej kulturze. Dlaczego? Bo my, jako współczesne społeczeństwo, odzieramy chłopców z ich niewinności. Odzieramy ich zarówno z niewinności, jak i właśnie z tej umiejętności okazywania uczuć, bliskości, słabości. Bo nie wypada, bo mówimy, chłopaki nie płaczą. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo krzywdzące dla młodego pokolenia, dla tych młodych chłopców przede wszystkim. Proszę pani, niektórzy twierdzą, że świat dzieci w sferze psychicznej jest czasem okrutniejszy od świata dorosłych, choć tak naprawdę to przecież dorośli wszystko psują, co jest też pokazane w filmie, prawda? I to ten moment, o którym ja mówiłem na początku, tego zamknięcia, nagle zostaje rozerwany. Ta bliskość zostaje rozerwana. Tak. I tutaj przerażające w tym filmie jest to, że to, co zostaje poddane krytyce, czy też pewnym pytaniom, wątpliwościom, to jest bliskość dwóch chłopców, a to, co wcale nikogo nie razi, to jest chociażby agresja rówieśników. I tutaj wina rodziców na pewno tkwi w braku czasu, bo rodzice są tak zapracowani, że nie mają czasu na wychowanie swoich dzieci. Proszę pani, to tak jak zawsze w naszym programie, czas dla naszych widzów, czyli czas na konkurs. Jakie pytanie tym razem ich czeka? Szanowni państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Proszę podać tytuł pełnometrażowego debiutu fabularnego Lucasa Donta. No to myślę, że dość łatwo i dość szybko państwo odszukają te informacje i napiszą do nas mail pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl.
www.radiowrocław.pl. Dwie prawidłowe, pierwsze nadesłane odpowiedzi, jak zwykle honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć Kin Helios w Opolu. No to na koniec, proszę Pani, taka refleksja, bo nie było okazji o tym, by porozmawiać. Dłuższy czas Pani nie było. W kinie Konesera właśnie ten miesiąc, tak jak mówiłem na początku, był iście oscarowo nagrodowy. Wróćmy do ceremonii rozdania nagród Akademii Filmowej Amerykańskiej. Już niedługo można będzie, mam wrażenie, zapomnieć, tak sobie wymyśliłem, o wróżeniu z fusów. Dlaczego już mówię? Bo mam wrażenie, że wszystko jest jasne, że aż się to świeci zbyt wyraźnie, przynajmniej dla mnie, ogromnym neonem z napisem Oscar. Trochę, powiem szczerze, czuję niesmak po ostatniej ceremonii, nie wiem jak Pani, ale nie mogłem sobie odmówić chociaż chwili refleksji i komentarza. Ja podzielam Pana zdanie. Rzeczywiście od pewnego czasu jesteśmy w stanie przewidzieć werdykty Amerykańskiej Akademii Filmowej, która, mam wrażenie, coraz częściej idzie w stronę tak zwanej poprawności politycznej. Ja też właśnie takie skojarzenie, pamiętam, kiedy musieli dostać amerykańscy czarnoskórzy aktorzy, kiedy to, kiedy tamto, kiedy to i teraz taki, nie wiem, azjatycki element się pojawił. Tak, to mi wcale nie przeszkadza w kinie, czy też właśnie w nominacjach, czy w nagrodach, ale w momencie, kiedy lepszy film, bo tutaj rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy o filmie Wszystko Wszędzie naraz, to miałam innego faworyta. Jeżeli chodzi o główną rolę żeńską, podobnie. Kate Blanchett, zgadzam się, Kate Blanchett jest jedną z moich ulubionych aktorek filmowych, która jest zawsze genialnie przygotowana do każdej roli i ta rola jest dopieszczona wręcz do perfekcji. Tutaj jej rola w filmie Tar jest wybitna i w mojej opinii to właśnie Kate Blanchett powinna otrzymać tego Oscara. Także zobaczymy, co przyniesie nam przyszły rok, jaka będzie tendencja w światowej kinematografii, ale uważam, że właśnie wielcy przegrani tegorocznych Oscarów to Baz Luhrmann ze swoim Elvisem. Pamięta Pani, jak ja mówiłem, że to jest dla mnie jeden z faworytów do Oscara. Zgadza się. Czy też Steven Spielberg i jego Fabelmanowie. Drodzy Państwo, niezbadane są wyroki Akademii, natomiast zbadane są wyroki naszego programu. Spotykamy się za tydzień, jak zwykle w czwartek. Na ten program Państwa zapraszamy wspólnie z Panią dr Sylwią Frank. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.